niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Ostatnio kupiliśmy BMW, o tam gdzie stoi ta czarna. Kupiliśmy BMW trójkę. W piątym albo szóstym roku w skórze, w nawigacji. Tu w tym kącie stała. 3100 euro. Którego roku? 2.5 albo 6, 2-litrowy diesel. Xenon, parktroniki, brązowa skóra, nawigator, siedzenia grzane. Były takie troszkę starszych BMW i wciąż ma. Takie właśnie auta. Albo kurde tu, albo tu. Albo tu. Nie, chyba tam. Na brązowych skórach bardzo przyjemnie wyglądała. Szara, taka ciemna. Fajna. Nerki, handel ludzkimi organami. Nerki zupełnie bezpłatnie, za darmo. Nie jest to tania inwestycja, ale jak już nerkę masz, można zainwestować. Ten sprzedany na Afrykę. Poznaję po napisie. Hala, hala, salalalalala. Basie, o szczegóły? Antena wyjeżdżająca na włączenie radia. Zaślepiona, żeby się nie zalała wodą. Bus. Akord na rurce. Może ta asterka. Wygląda na dieselka. Coś tu jej brakuje trochę na dole. Dieselek niestety. Ale zaciski bym przyjął z tej M-ki. Zaciski na Allegro 4 sztuki 6000. Te właśnie. O, moje siedzenia. Zygor też. No nic. Zobaczmy, co to Mario. Oj, piękna. Ale rasowa mordeczka. Widziałeś mordeczkę na radarach? Do roboty przyjechał. Szanuję. Proszę Państwa, byli tu nasi, bo 500, 1100, 2600, minus 500. Jest wyraźnie napisane, jak szło targowanie. Ale skoro szło, szło, to nie poszło, bo auto stoi. Klimatroniku w dieslu 1.6. Sam parkuje. Namiar na pana szanownego tu jest. Mondas piękny, nowy Mondas też. O, tu kupiliśmy tego, 17 rok za 11 około tysięcy. Podobne autko. Tu jest jaki roczek? Też 7, no. Też 17 będzie. 2 literki, przyjemne auto. Koparka, nie wiem, czy jest droga, czy tania, ale ten SAP tu przyjechał, to był ten, co jechał? Tak. On nie jest taki zły, to nie jest taki straszny.
wymiesz tutaj. Tam by pośmigał. Buda to spoko, ta się, no dachów fajdalny. Ta się gówno właśnie zedrzeć. Dobrze wygląda. Chemii trochę. Troszkę chemii. Żeby nie przesadzić, bo dziurę wyżre. Tu niebieskie, tu coś, tu nic się nie dzieje. Chyba jak wyjeżdżasz, bo jakbyś chciał tak jajko, no to powiem. No jak ktoś kupi to tylne, to jest dramat, bo no ale wszystkie przekleństwa na Allaha i na kupującego, że musi 20 z przodu wyjechać. Chyba, że z tyłu cofam, kurwa. Nie ma. Też myślałem, czy wyjmuję te przęsła z płotu, ale Alik do przodu konsekwentnie. S4 taki cross. Suzik, a nóż. Czy coś ma ze zderzakiem? Robi ozgi. A jedną? Są napędy, co? Halo, boss. Pytać, czy nie ma sens? Siódemka. Poniewiera. Poniewiera, nie? Tak, można od poniewierać.